Piramida komunikacji fundament skuteczności Twojego zespołu. Dowiedz się, jak zespół NOZBI wykorzystuje nowe technologie i jakie zasady przyjęliśmy, by komunikować się efektywniej. Bez względu na to, czy członkowie Twojego zespołu pracują zdalnie, czy w biurze, i jak będą pracować w przyszłości, te wskazówki pomogą Wam poprawić współpracę w firmie. Piramida komunikacji w zarysie. Przez pewien czas nasz zespół stosował takie tradycyjne metody komunikacji. Mimo, że od samego początku nie mieliśmy przecież biura, organizowaliśmy zebrania statusowe, ogólnofirmowe spotkania online, na których sporo osób się nudziło i często oczekiwaliśmy natychmiastowej informacji zwrotnej od współpracowników. Szybko zdaliśmy sobie jednak sprawę, że to nie działa, że kopiowanie tych standardowych praktyk nie jak się ma do produktywności. I za, wtedy zaczęliśmy szukać wąskich gardeł oraz słabych stron naszego systemu komunikacji. Wtedy też wyróżniliśmy pięć różnych poziomów komunikacji. Zajmują one różne pozycje pomiędzy dwoma skrajnymi biegunami, najmniejszą i największą przepustowością. A nowe technologie i dostępne aplikacje sprawiają, że komunikacja na każdym z tych poziomów jest zoptymalizowana. Oto pięć typów i tych poziomów, jakie wyodrębniamy. Poziom pierwszy: praca głęboka, czyli praca w koncentracji, indywidualna. Jest to trzon naszej pracy. W świecie idealnym spędzalibyśmy większość czasu na tym właśnie poziomie. Zero przeszkadzaczy, dekoncentracji, po prostu skupiamy się na realizacji zadania, a gdy kończymy, przedstawiamy owoc naszych działań współpracownikom. Na tym poziomie komunikujemy się poprzez efekty naszej pracy. Poziom drugi: informacje zwrotne. Po ukończeniu zadania potrzebne są informacje zwrotne od zwierzchnika lub innej kompetentnej osoby. W tradycyjnym biurze w ruch poszłyby maile. Kończysz pracę i przesyłasz jej efekt do współpracownika z prośbą o ocenę, ewentualne uwagi. Na tym poziomie nie oczekujesz natychmiastowej reakcji na swoją wiadomość. Po prostu potrzebujesz feedbacku i spodziewasz się, że ta dana wybrana osoba prześle ci go tak szybko, jak tylko będzie mogła. Nie przeszkadzasz jej, ale liczysz na pomoc. Na tym poziomie komunikujemy się poprzez informacje zwrotne. Poziom trzeci: wiadomości prywatne. Czasami informacja zwrotna potrzebna jest niemal natychmiast. Szczególnie dzieje się tak, gdy kończymy pracę nad jakimś projektem albo zadaniem i chcemy już jak najszybciej dopiąć sprawy na ostatni guzik. I tu pojawia się przestrzeń na szybką wymianę wiadomości. W tradycyjnym środowisku pracy utarło się, aby w takiej sytuacji po prostu podejść do biurka szefa czy kolegi. My wolimy skorzystać z aplikacji do czatowania, np. ze Slacka, albo z iMessage, lub wymienić kilka szybkich komentarzy w naszej aplikacji do zadań i projektów w Nozbe Teams. Tym sposobem nie przeszkadzamy współpracownikom aż tak bardzo. Wysyłając wiadomość na czacie sygnalizujesz, że potrzebujesz doraźnej pomocy. Na tym poziomie komunikujemy się za pomocą krótkich wiadomości tekstowych, aby móc ukończyć rozpoczęte zadanie. Poziom czwarty – natychmiastowy feedback. Szybka rozmowa jest lepszym rozwiązaniem, gdy chcesz wyjaśnić komuś skomplikowany aspekt lub zademonstrować jakąś funkcję. Zamiast pisać wtedy długi komentarz pełen wyjaśnień, po prostu szybko pokazujemy o co chodzi i omawiamy sprawę w czasie rzeczywistym. W zwykłym biurze oczywistym narzędziem w takiej sytuacji jest pewnie telefon. My również używamy połączeń głosowych. Na tym poziomie komunikujemy się znacznie szybciej. Starając się w miarę możliwości szanować przestrzeń innych osób. Dlatego najpierw na czacie zapowiadamy tę rozmowę. Unikamy przerywania sobie nawzajem, dzwoniąc od tak sobie. Chcemy dać zawsze drugiej osobie czas na dokończenie tego, nad czym pracuje, i dopiero później zaangażowanie się w konwersację z nami. Poziom piąty spotkania. Niektóre sytuacje wymagają spotkania. No dobrze, to jest fakt, tak? Zgadzamy się z tym. Jest to jednak najrzadziej wykorzystywana przez nas forma komunikacji, która nie powinna być stosowana jako domyślna, a w większości biur niestety tak jest. Każde zebranie wymaga przygotowania i absolutnego zaangażowania wszystkich uczestniczących osób. Każdy uczestnik spotkania jest skoncentrowany wyłącznie na bieżącej dyskusji i zobowiązany do aktywnego uczestnictwa. Na tym poziomie komunikacja przebiega bardzo szybko, ale okupiona jest pewnymi kosztami. Z tego powodu uciekamy się do tego kanału sporadycznie i tylko w przypadkach, gdy spotkanie jest naprawdę konieczne. Nie bez powodu mówimy o piramidzie. Cały ten system nazywamy piramidą komunikacji, aby podkreślić, jak rzeczywiście chcemy się komunikować w zespole. A chcemy tak: najwięcej czasu chcemy spędzać na poziomie pierwszym czyli na pracy głębokiej. Następnie chcemy przechodzić na poziom drugi, by uzyskać konieczny feedback. Potem doprecyzować sprawy na poziomie trzecim i na szybko, jeżeli to koniecznie, przedyskutować niejasności na poziomie czwartym, przez telefon, przez połączenia głosowe, aby w końcu zebrać wszystkich zainteresowanych i zaangażować ich na poziomie piątym podczas zebrania, ale tylko jeśli jest to konieczne i tylko wtedy, jeżeli wszyscy są do tego zebrania przygotowani. W ten sposób pozwalamy każdemu członkowi zespołu realizować jak najwięcej zadań, jak najmniej przeszkadzając sobie nawzajem i prosząc o informacje zwrotne tylko gdy jest to konieczne. Rzecz jasna, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. W zoptymalizowaniu komunikacji na każdym z etapów pomagają nam aplikacje i technologie, o których Michał Śliwiński szerzej pisze w książce Nie, nie ma biura na nooffice.org Łamane na pl.